Halo, halo, witam gorąco i serdecznie wszystkich kibiców i sympatyków piłki nożnej z obiektu Sparty z Zabrze w Mikulczycach.
Za chwilkę rozpocznie się spotkanie trzeciej grupy, trzeciej ligi, w którym drugi zespół zabrzańskiego Górnika podejmie Polonię Bytom. Za kilka chwil prezentacja składów obu drużyn. No, przed momentem sędziowie tego spotkania zaprezentowali, zapozowali z piłkarzami, z kapitanami obu drużyn do wspólnego zdjęcia. Dzisiejsze spotkanie sędziuje pan Mateusz Maj, któremu pomagać będą Marcin Tomalski oraz Patryk Gubis, wszyscy reprezentujący kolegium sędziowskie z Wrocławia. Widzimy, że już za chwilkę rozpocznie się pierwsza połowa. To najwyższy czas, aby poznać składy obu drużyn. Rozpoczynamy oczywiście, jak tradycja i gościnność nakazuje, od rywali drugiej drużyny Górnika Zabrze, czyli Polonii Bytom, dwukrotnego mistrza Polski. W bramce Eryk Mirus z numerem 12, dalej Jakub Kuczera z 8, Ruslan Zubkow z numerem 9, Konrad Andrzejczak numer 11, Tomasz Gajda z 18, Dawid Wolny z numerem 19, Krzysztof Haugas numer 21, Dominik Budzik 24, Dominik Konieczny z numerem 25, Krzysztof Robski 29 oraz Norbert Radkiewicz oznaczony numerem 30. To kapitan zespołu. Szybciutko, bo już pierwszy gwizdek zabrzmiał, przechodzimy do składu gospodarzy drugiej drużyny Górnika Zabrze. Alessio Valione z numerem 1 w bramce, z 4 kapitan drużyny Kamil Surowiec, z 6 Jakub Pochciał, z numerem 7 Daniel Ściślak, z 9 Mateusz Chmarek, z numerem 10 Michał Rostkowski, z 17 Patryk Pytlewski, numer 18 Adrian Dziedzic, z 20 Nikodem Zielonka, numer 21 Kacper Capiga i numer 23 Daniel Liszka. Składy wyjściowe już znamy. Poznajmy również zestawienie ławek rezerwowych, czyli piłkarzy, z których oczywiście w trakcie meczu trenerzy obu ekip mogą korzystać. W przypadku gości to Krystian Wieczorek, rezerwowy bramkarz, Filip Żagiel, Łukasz Norkowski, Dawid Krzemień, Patryk Stefański, Michał Bedronka, Igor Ławrynowicz, Jakub Siwek oraz Jacek Wuwer. Trenerem gości jest pan Adam Burek. No, kilka znajomych nazwisk, jeżeli chodzi o drużynę Polonii Bytom, piłkarzy, którzy w przeszłości grali w Górniku, a bardziej w drużynach młodzieżowych, czy też właśnie w rezerwach zabrzańskiego Górnika. No, w wyjściowej 11 to jest Dominik Konieczny, na ławce rezerwowych Filip Żagiel, a także Michał Bedronka. No, to już troszeczkę czasu upłynęło. Michał Bedronka dziś 30-letni piłkarz, no ale kilkanaście lat temu w grupach młodzieżowych zabrzańskiego Górnika, jak również w drugiej drużynie. Teraz pierwsza akcja. Prawą stroną drużyny gości będzie rzut rożny, a na ławce Górnika, bo tego jeszcze nie przedstawiłem, Jakub Grzesiak, Kacper Joachim, Maksymilian Gandziarowski, Bartłomiej Korbycki, Marcin Wodecki, Mateusz Kulik, Wiktor Skała, Maciej Orzechowski oraz Mateusz Pawlak. Szybciutko przedstawione składy obu drużyn. Obiekt Sparty Zabrze. No, raz jeszcze wita się Bartek Berek, speaker zabrzańskiego Górnika, dziś za mikrofonem klubowej telewizji przeprowadzającej transmisję z tego spotkania. Rzut rożny, jest dośrodkowanie gęsto tam od zawodników obu drużyn na przedpolu bramki Alessio Valione, ale wszystko przerywa gwizdek sędziego. Rozpocznie ukraiński bramkarz drugiej drużyny Górnika Zabrze. Teraz Patryk Pytlewski zatrzymał się, odwrócił, oddał piłkę Kacprowi Capidze, no ale już tracą gospodarze futbolówkę. Teraz dobrze zachował się Jakub Pochciął. No, jak wiemy, Jakub Pochciał na co dzień trenujący z pierwszą drużyną Górnika Zabrze kilka meczów już w kadrze meczowej, ale jeszcze na ligowy debiut w Ekstraklasie młody piłkarz.
rodem z Rybnika, no musi poczekać i musi jeszcze na niego zapracować. Teraz szybko przedostali się w obręb pola karnego Górnika poloniści. Na szczęście dla gospodarzy akcja w porę przerwana. Jest rzut z autu, ale to daje kilka chwil na to, aby zorganizować szyki obronne. No, na szczęście teraz pogoda troszeczkę się poprawiła, ale jeszcze kilkanaście minut temu taka dość mocna ulewa. Na szczęście chwilowa, miejmy nadzieję przejściowa, już do końca spotkania warunki pogodowe będą bardzo dobre. Teraz Walion naciskany, źle wyprowadził piłkę, źle wyprowadził podanie, ale na szczęście na strachu się skończyło. Daniel Ściślak zostawia piłkę, to już jest grający z numerem 9 Mateusz Chmarek. Mateusz Chmarek, pierwsze trafienia, nawet dwa trafienia dla drugiej drużyny Górnika Zabrze przed tygodniem w Zielonej Górze. W 62 i 64 minucie dwa razy wpisał się na listę strzelców piłkarz, który wzmocnił drugi zespół Górnika właśnie w trakcie tego zimowego okienka transferowego. No, próbowali goście prawą stroną, teraz próbują lewą. To oznaczony numerem 11 Konrad Andrzejczak posyła piłkę ponad bramką, ale to taki pewnie sygnał ostrzegawczy dla gospodarzy, dla drugiej drużyny zabrzańskiego Górnika. No, trudne dzisiaj jest zadanie przed rezerwami 14-krotnych mistrzów Polski. Konrad Andrzejczak, no, spisał się na listę strzelców między innymi w ostatnim meczu 21 kolejki rozgrywek, kiedy to Polonia Bytom pokonała rezerwy Chrobrego Głogów 2-0. Górnicy ten rok zaczęli dosyć w kratkę, lepiej spisując się w meczach wyjazdowych niż domowych. Drugi zespół Górnika Zabrze rozpoczął ten rok, tą rundę wiosenną, od porażki ze Ślązą Wrocław, później wyjazdowy remis ze Stalą Brzeg, tam dwie bramki z rzutów karnych Bartka Korbeckiego, Michała Rostkowskiego i trafienie Nikodema Zielonki. Wreszcie mecz u siebie ze Stilonem Gorzów Wielkopolski, no i porażka 2-3, no szczególnie ta pierwsza połowa przegrana 0-3 przez drugi zespół zabrzańskiego Górnika, no musi dać sporo do myślenia, musiała dać sporo do myślenia trenerowi. W drugiej połowie Górnicy gonili wynik, ale też wystarczyło to na dwa gole, no, również po rzutach karnych Michała Rostkowskiego i Daniela Ściślaka. Wreszcie, miejmy nadzieję, takie na dobre przełamanie nastąpiło w ostatniej kolejce w meczu wyjazdowym z Lechią Zielona Góra, również silną ekipą, przecież jedną z sensacji tegorocznego rozgrywek Pucharu Polski. Lechia doszła do 1/4 finału Fortuna Pucharu Polski, no, przegrywając u siebie z Legią Warszawa, ale dla tego klubu był to na pewno wielki sukces. No a Górnicy wygrali tam 4-0 po dwóch bramkach wspomnianego już wcześniej Mateusza Chmarka, golu Wiktora Skały, no i przepięknej bramce Marcina Wodeckiego. No, mam nadzieję, że kibice Górnika mieli okazję oglądać ten gol. No, bramki świata w wykonaniu popularnego i niezwykle cenionego, no i doświadczonego piłkarza drugiej drużyny zabrzańskiego Górnika. Teraz jednak wróćmy do wydarzeń meczu, który właśnie trwa. Będzie rzut wolny dla ekipy gości. Odległość potężna od bramki, mimo wszystko jest uderzenie bardzo silne. Wyciągnął się w powietrzu Alessio Walion, ale piłka minęła bramkę drugiej drużyny Górnika Zabrze.
Liszka, przed momentem Rostkowski, teraz w środkowej strefie boiska, próbował podania Wiktor Skała. To był Adrian Dziedzic. Teraz dalekie wybicie Waliona. Zgarnia piłkę Daniel Ściślak. Ale udanie, zagranie nieudane. No i zyskują piłkę piłkarze gości. Patryk Bytlewski. Teraz wydaje się, że faulowany, tak, nie umknęło to uwadze sędziego. Jakub Pochciął. No i dla grających dzisiaj na czarno piłkarzy drugiej drużyny Górnika Zabrze będzie to z pewnością okazja, aby tak naprawdę pierwszy raz podczas tego spotkania zagrozić bramce rywali. Piłkę ustawił Michał Rostkowski. Rostkowski, ale przerzucone to podanie, piłka wychodzi poza boisko. Mateusz Chmarek, tego piłkarza widzimy teraz w roli napastnika, bo jak wiemy, zawodnicy, którzy podczas rundy jesiennej zwykle grali na tej pozycji, czyli Alan Lubaski, a także Jan Ciućka, obydwaj wypożyczeni. Alan Lubaski do Siarki Tarnobrzeg, Jan Ciućka do Górnika Polkowice. No i ta sytuacja daje Mateuszowi teraz pole do popisu. No pierwsze bramki już są, czas na kolejne. No ale dziś o te zdobycze bramkowe z pewnością łatwo nie będzie. Gramy bowiem, jak już wspominałem, z ekipą, która ma aspiracje do tej walki o awans. Polonia Bytom 15 zwycięstw, 2 remisy, 4 porażki, 40 bramek zdobytych, zaledwie 19 goli straconych. Tak więc nie tak łatwo strzelić bramkę naszym rywalom. No ale górnicy też dysponują mocną i dobrą ofensywą. Jest tutaj kilku przecież piłkarzy o doświadczeniu ekstraklasowym. Jest Daniel Ściślak, no na ławce rezerwowych dzisiaj Marcin Wodecki. Mamy przecież Michała Rostkowskiego, Patryk Bytlewski świetne liczby potrafi wykręcać, Adrian Dziedzic, tak więc, no i Nikodem Zielonka, który przecież też już nawet tej wiosny ma za sobą debiut w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasy. Pamiętamy doskonale ten wyjazdowy mecz z Krakowią, kiedy to Zielonka pojawił się na placu gry w drugiej połowie spotkania. Pochciął, potrafi się ustawić, potrafi przejąć piłkę w środku pola. Zazwyczaj doskonale spisuje się z zadań, które na nim spoczywają. Kamil Surowiec. Od dobrych kilku lat taka ostoja defensywy drugiej drużyny Górnika Zabrze. A tymczasem faul. Sędzia zaznaczył punkt, z którego wykonają za chwilkę rzut wolny piłkarze drugiej drużyny Górnika Zabrze. W polu karnym w chwili obecnej czterech, pięciu piłkarzy naszej ekipy. Ale też spora liczba rywali. Bo obrońców o świetnych
warunkach fizycznych, więc tutaj o wygranie walki w powietrzu z pewnością łatwo nie będzie. Teraz Rostkowski walczył bardzo mocno o piłkę z rywalem, z Konradem Andrzejczakiem. A przed momentem na murawie, z murawy podnosi się właśnie w tej chwili Dawid Wolny z numerem 19. No, najskuteczniejszy piłkarz drugiej, piłkarz Polonii Bytom, 28 lat, 21 bramek w 20 meczach w tym sezonie. 9 zdobytych rzutów karnych. Piłkarz, który ma za sobą grę w wielu, wielu klubach. Kilka lat w Odrze, Opole, MKS Kluczbork, Zdzieszowice, Kotwica Kołobrzeg, Skra Częstochowa, a nawet Sokół Ostróda czy Sandecja Nowy Sącz. Tak więc z niejednego piłkarskiego chleba, niejednego piłkarskiego pieca chlebę jadł już w swojej piłkarskiej karierze wspomniany Dawid Wolny. Czekamy na to, aż zespół gości wznowi grę od rzutu rożnego. Jest skrzyżowane ręce wykonawcy. To sygnał, na jaki z pewnością wariant decyduje się, gdzie zostanie zagrana piłka. Na szczęście czujni w tym momencie piłkarze drugiej drużyny Górnika Zabrze. Teraz świetnie rozpoczął. Zielonka przerzucił do Pytlewskiego. Jest okazja dla piłkarzy Górnika, ale chyba na spalonym. Tak, Mateusz Chmarek. Wyciągnięta w górę chorągiewka sędziego asystenta. I rozpoczną goście. Dobrze, przejęli piłkę w środku pola Górnicy. Chmarek zostawiają Ściślakowi. Ściślak do Pochcioła. Pochcioł zrobił kółeczko. No i zdecydował się przenieść ciężar gry na lewą stronę. Daniel Liszka. Teraz świetne zachowanie Rostkowskiego. Jest strzał w wykonaniu Nikodema Zielonki. No i brakowało naprawdę niewiele, ale a i tak przy piłce utrzymają się piłkarze drugiej drużyny zabrzańskiego Górnika. No, za takie akcje chwalić się można gospodarzy dzisiejszego spotkania. Wszyscy liczymy dziś na dobre widowisko, na punkty drugiej drużyny Górnika Zabrze, bo wiemy, że ten weekend naprawdę rozpoczął się dla naszej trójkolorowej, biało-niebiesko-czerwonej rodziny bardzo, bardzo źle. Od wczorajszej porażki dziś pierwszej drużyny z Piastem Gliwice, dziś wysoka przegrana juniorów, starszych ekipy do lat 19, która przecież tak świetnie spisywała się w tym sezonie. No dzisiaj nie sprostała drużynie Legii, wysoko przegrywając. No i teraz kolejna próba takiego szybkiego ataku, bezpośredniego podania. I raz jeszcze utrzymają się przy piłce Górnicy. Aktywny Nikodem Zielonka. Z pierwszą drużyną obecny podczas obozu przygotowawczego w Turcji. Potem debiut w rozgrywkach ekstraklasy. No i teraz zbiera minuty. Jest podporą drugiej drużyny Górnika Zabrze, ale
Ja cały czas bardzo mocno wierzę w rozwój talentu tego piłkarza o nietuzinkowych umiejętnościach, o nieprzeciętnym talencie. Miejmy nadzieję, że jak będzie mocno dalej pracował, no to tych minut w pierwszej drużynie będzie zdobywał coraz, coraz więcej. Od bramki ekipa Polonii. Kapitan zespołu gości Norbert Radkiewicz. Teraz taka próba dalekiego podania z pominięciem drugiej linii, ale jak na razie bez większych błędów Górnicy, jeżeli chodzi o grę obronną. Świetnie, teraz Jakub Pochcioł poradził sobie z dwoma rywalami, zbliża się już do pola karnego, oddaje piłkę Chmarkowi i jest gol! Świetny atak drugiej drużyny zabrzańskiego Górnika. Brawa dla Jakuba Pochcioła za wyprowadzenie tej piłki, za wyjście spod opieki dwóch rywali. Świetne dogranie do Mateusza Chmarka, który zdobywa swoją pierwszą bramkę w tym meczu, a trzecią, jeżeli chodzi o drugą drużynę Górnika Zabrze. A to przecież nowy piłkarz, który tak naprawdę gra od kilku kolejek. Brawo, brawo. No i takich akcji z pewnością kibice Górnika śledzący tą transmisję na kanale klubowej telewizji chcieliby oglądać jak najwięcej. Od środka rozpoczęli goście. Teraz zapewne będą chcieli ruszyć do przodu mocno. Krzysztof Haugas wymienił podania z Dominikiem Koniecznym, czyli tym piłkarzem, który przecież ma swoją historię w grupach młodzieżowych i w rezerwach zabrzańskiego Górnika. Raz jeszcze Haugas rozpocznie od rzutu z autu. Czujnie Jakub Pochcioł, ale wychodzą teraz dwoma podaniami z opresji piłkarze gości i wywalczyli dla swojej drużyny rzut rożny. Tym razem z lewej strony, poprzednie stałe fragmenty gry, rzuty rożne zdecydowanie częściej z prawego narożnika. Jest wrzutka, ale bardzo dobrze zachował się strzelec bramki, który głową wybił piłkę poza pole karne. No to jeszcze nie koniec akcji. Cały czas przy piłce Polonia Bytom. Teraz spore zamieszanie w polu karnym. Reklamowali chyba nieprzepisowe zagranie piłkarze gości, ale skończy się, wygląda na to, na rzucie rożnym. Jeszcze kilku piłkarzy w czerwono-niebieskich strojach próbuje rozmawiać z sędzią, ale tutaj zmiany oczywiście decyzji nie będzie. Rozpoczynają piłkarze z Bytomia. Teraz straszne zagęszczenie piłkarzy obu drużyn. W okolicach 5 metra jest dośrodkowanie, dobre dośrodkowanie w pole karne. Jest spory chaos przed momentem, przed bramką, ale na szczęście dla Górników piłka wychodzi poza boisko i rozpocznie już za chwilkę Alessio Valion. Mocno
Podrażniła ich strata bramki, teraz okazja, ale nawet jakby w tej sytuacji padła bramka, to gol nie zostałby uznany, był spalony. Sędzia jednak, widząc to, decyduje się cofnąć do sytuacji sprzed kilku sekund, kiedy to podczas akcji gości faulowany był jeden z piłkarzy Polonii. I cały czas przy piłce rywale, no to może być naprawdę groźna sytuacja, okazja do dośrodkowania, do którego przygotowuje się Konrad Andrzejczak. Praktycznie bez rozbiegu Konrad Andrzejczak teraz jest dośrodkowanie i znów Mateusz Chmarek głową, tym razem na rzut rożny. Sporo tych rzutów rożnych, sporo stałych fragmentów gry, a trzeba przyznać, że ekipa gości jest w tym elemencie gry naprawdę bardzo groźna. Nie mogą sobie pozwolić na nawet moment dekoncentracji górnicy. Mateusz Chmarek to nowa twarz, jeżeli chodzi o drugą drużynę Górnika Zabrze, ale w porównaniu z rundą jesienną mamy również powroty. Mam tu na myśli oczywiście Adriana Dziedzica. Dziś w pierwszym składzie, teraz skorzystał z swojego atutu Nikodem Zielonka. Podryblował, ale efektu z tego tym razem nie było. Kacper Capiga wybija. Kacper to również młody piłkarz rodem z Zabrza, no i również jeden z tych zawodników, którzy zakosztowali już pierwszej drużyny, no nie w formie może oficjalnych spotkań ekstraklasowych, no ale przecież Kacper był również na obozie w Turcji, grał w meczach sparingowych. Na pewno było to dla tego młodego piłkarza świetne i budujące doświadczenie. No i również chcielibyśmy, aby jego talent dalej się rozwijał. Wcześniej w drużynach juniorskich Górnika, a w drugiej drużynie tak naprawdę od powrotu z Turcji. Od rzutu z autu Górnicy, ale to wszystko jest dość niebezpiecznie blisko od własnego pola karnego. Dziedzic do tyłu, do Surowca, Surowiec do Alessio Valiona. Kolejne wybicie po ziemi, przejęte przez piłkarzy Polonii Bytom. No, musimy uważać na te wyprowadzenie piłki z własnego pola bramkowego. Konieczny zagrywa do tyłu. Teraz prawą stroną będą próbowali budować atak goście. Kapitan Bytomian Norbert Radkiewicz. Daniel Ściślak utrzyma się przy piłce, no ale nie poradził sobie z atakiem dwóch rywali. Haugas do Radkiewicza.
no w ostatnich minutach na pewno przewaga w posiadaniu piłki należy do rywali. Ale ta najważniejsza statystyka, czyli liczba strzelonych goli, jak na razie, i miejmy nadzieję, że tak będzie do samego końca dla drugiej drużyny zabrzańskiego Górnika. Rzut rożny. Dośrodkowanie. Główka i obok bramki. Spokojnie teraz po piłkę. Udał się młody bramkarz drugiej drużyny Górnika Zabrze. To dla niego pierwszy sezon. Kilka naprawdę bardzo dobrych występów, no ale kilka też takich, które uwydatniły jeszcze elementy, nad którymi ten utalentowany goalkeeper musi pracować, ale teraz raz jeszcze Górnicy. No takim atutem, jeżeli chodzi o grę ofensywną gospodarzy, z pewnością jest obecność kilku piłkarzy o sporej dynamice, szybkości, lubiących podryblować, bo i przecież Patryk Pytlewski, Michał Rostkowski i Nikodem Zielonka mają ku temu spore możliwości. No a pamiętajmy, że jeszcze w tym spotkaniu trener może skorzystać z piłkarzy o równie ofensywnych inklinacjach. Bartek Korbecki, Marcin Wodecki, czy też Mateusz Kulik. Oraz Kacper Joachim na ławce. Między innymi oni na ławce drugiej drużyny Górnika. Rzucał tu dla Zabrzan. Pewne wejście, interwencja obrońcy. No i będziemy mieli powtórkę. Od razu po przejęciu piłki zaatakowany Nikodem Zielonka. Kilka podań, ale ostatecznie to goście teraz przy piłce. Dobrze teraz. Odważne wyjście bramkarza drugiej drużyny Górnika Zabrze. Nie zawahał się ani przez moment. I pierwszy dopad piłki zażegnał niebezpieczeństwo. A mogła być z tego naprawdę groźna kontra. Jakub pochciał. Teraz faulował Jakub swojego rywala Konrada Andrzejczaka, który już chciał szybko zegrać do Krzysztofa Haugasa. Ale sędzia nakazał wznowienie gry raz jeszcze. Tym razem będzie dośrodkowanie. Dominik Konieczny. Połapali się w tym rozwiązaniu Zabrzanie i próbują teraz wyjść z własnej połowy. O, troszeczkę dokładności zabrakło przy wyprowadzeniu tej kontry. Chmarek. Z Adrian Dziedzic, jesienią wypożyczony do Garbarni Kraków. Strony zadecydowały jednak o skróceniu tego wypożyczenia i wrócił do Zabrza. Jest Daniel Ściślak. A takie małe zawahanie naszego pomocnika.
próbował sobie ustawić pozycję do strzału. Ale niestety te plany zniweczyli obrońcy Polonii. Patryk Pytlewski, Adrian Dziedzic, Jakub Pochciął dostrzegł niepilnowanego kolegę po lewej stronie, Nikodem Zielonka. Kacper Capiga. Teraz jeszcze Patryk Pytlewski. I Daniel Liszka, również ten zawodnik, który ma już sporo ekstraklasowych występów na swoim koncie. W tym sezonie w drugiej drużynie zabrzeńskiego Górnika. Rozpoczął już od rzutu z autu Dawid Wolny. Nie utrzymali się przy piłce goście, więc sędzia raz jeszcze wrócił do sytuacji sprzed kilku sekund. I Dominik Konieczny, czekamy na wznowienie gry przez piłkarza, który również w przeszłości związany był z naszym klubem. Daniel Ściślak, Michał Rostkowski, ach, teraz nie przejął piłki Mateusz Chmarek. Goście. Ale tylko przez chwilę. Teraz odbierają jednak piłkę Jakubowi Pochciołowi. Rozpocznie Daniel Liszka. Dobrze, i w porę przerywają próby ataków gości młodzi piłkarze Górnika. No, teraz jednak nieprzepisowe wejście Ścisłego. No i będziemy z pewnością oglądali kolejne dośrodkowanie w okolice pola karnego. Tak na 16 metrze piłkarze obu drużyn. Jest wrzutka, jest główka, ale daleko obok bramki. Nie musiał interweniować Alessio Valion. Jest 7. minuta spotkania. Przypomnę, drugi zespół Górnika prowadzi z Polonią Bytom 1-0 po bramce Mateusza Chmarka. Kapitan Zabrzan, Kamil Surowiec, to już Kacper Capiga. Wychodzi mu Daniel Ściślak, który otrzymał podanie i który był faulowany, ale to wszystko jeszcze jest w obrębie połowy Zabrzan. Capiga, Patryk Pytlewski. Raz. Trochę taka szarpana gra. Zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Teraz musi uważać się, bo miał na plecach rywala Kacper Capiga i wybił piłkę
poza boisko na aut, nie ryzykując straty. Cóż z tego, skoro cały czas goście w ataku. Gospodarze jednak na tyle zdyscyplinowani w szeregach obronnych, że większego zagrożenia pod bramką Alessio Valiona jeszcze nie było. Jakub pochciał. Teraz jest okazja do szybkiego wyjścia z własnej połowy. Świetnie korzysta z niej Michał Rostkowski. Lewa strona boiska. Michał Rostkowski, dośrodkowanie. Daniel Ściślak w polu karnym. Jest jeszcze uderzenie zza szesnastki w wykonaniu Adriana Dziedzica. Górnicy cały czas przy piłce. Dziedzic raz jeszcze. Adrian Dziedzic ponad bramką. Brawo za decyzję, brawo za samą próbę. Nie udało się tym razem, być może uda się następnym. Próbować trzeba. Teraz zbyt długie, zbyt mocne zagranie bramkarza Polonii do kapitana tej właśnie drużyny. No i od rzutu autowego rozpocznią Górnicy, a konkretnie Patryk Pytlewski. Pytlewski wymienił piłkę z Markiem, raz jeszcze Pytlewski. No teraz nie ułatwił zadania Nikodemowi Zielonce, zagrał do niego zbyt mocno na bardzo krótki dystans. No i będziemy mieli żółtą kartkę, napomnienie za faul, a napomniany, jeżeli dobrze widziałem, Adrian Dziedzic. No, zmuszeni Górnicy po tej stracie piłki do nieprzepisowego zatrzymania akcji gości, co oczywiście znajduje swoje konsekwencje w postaci żółtej kartki. No, miałem nadzieję, że obejdzie się bez deszczu, ale tutaj wraca nam opad i to całkiem niemały. Ale piłkarze obu drużyn mimo tego z pewnością zapewnią nam dobre widowisko, tak jest przecież do tej pory i tak powinno być w kolejnych fragmentach tego meczu. Konieczny. Świetna teraz interwencja Zielonki, który wyłuskał piłkę spod nóg rywala z Bytomia. Tymczasem sygnalizowana jest ta zmiana w drużynie Polonii Bytom. Za chwilkę na boisku pojawi się Jakub Siwek z numerem 27. Na który piłkarz opuści plac gry. Zszedł jeden z piłkarzy Polonii, ale jest tam daleko od naszego stanowiska. Dopiero jak dojdzie w okolice ławki rezerwowych, to z pewnością, z całą pewnością będziemy mogli powiedzieć, kto to jest. W każdym razie Jakub Siwek już na boisku. Rzut z autu dla gości. Te
teraz błąd jednego z rywali, Daniel Ściślak. Podaje do Mateusza Chmarka, ten próbuje odegrać i posłać piłkę w poprzek bramki, ale trafia w nogi obrońcy. Górnicy wykonają jeszcze rzut rożny. Piłkarzem, który opuścił boisko w drużynie gości, jest Jakub Kuczera, który grał w tym meczu z numerem 8. Jest rzut rożny. Nie było dośrodkowania. Górnicy z lewej strony pola karnego. Zatańczył z piłką Nikodem Zielonka. Ostatecznie od bramki rozpocznie ekipa gości, a ja na kilka sekund przełączę się również na mikrofon stadionowy. Kilka dni temu zmiana w drużynie gości. Boisko opuścił Jakub Kuczera, który grał z numerem 8, zastąpił go Jakub Sibek, oznaczony numerem 27. Kilka minut temu mieliśmy również pierwsze w tym meczu napomnienie żółtą kartką, którą zobaczył Adrian Dziedzic, numerem 18, piłkarz drugiej drużyny Górnika. Wracamy już do sytuacji na boisku. Lewa strona boiska, Haugas do oznaczonego numerem 11 Andrzejczaka, również aktywnego podczas tego meczu, ale podanie, zagranie w pole karne okazało się niedokładne w wykonaniu tego właśnie zawodnika. Solidne opady deszczu nad obiektem Sparty w Mikulczycach. Andrzejczak, Konrad Andrzejczak. To już Ruslan Zubkow. Dominik Konieczny. Konieczny raz jeszcze. Norbert Radkiewicz. Jeszcze jeden rzut rożny. Nie liczyłem, ile razy już rozpoczynali od rzutów rożnych piłkarze gości, ale naprawdę było tego sporo w tym meczu. Górnicy rzadziej, ale to Górnicy są na prowadzeniu po pierwszych 45 minutach właśnie kilka sekund temu. Prowadzący to spotkanie Mateusz Maj zaprosił piłkarzy obu drużyn do szatni. Przed nami kwadrans przerwy, tak więc bądźcie z nami. Do zobaczenia i do usłyszenia po przerwie za 15 minut.
I wracamy na obiekt Sparty po kwadransie przerwy. Jako pierwsi wyszli na boisko piłkarze gości, teraz dołączają Górnicy. Kolejne dwie zmiany szykowane są w drużynie Polonii Bytom. Do wejścia przygotowują się Łukasz Norkowski z numerem 14, a także Michał Bedronka oznaczony numerem 22. Michał Bedronka to również ten piłkarz, jak wspominałem, w przeszłości w latach 2010-2012 w Górniku, w grupach młodzieżowych, 14-krotnych mistrzów Polski. W tym sezonie Michał Bedronka, 30-letni już doświadczony piłkarz, ma rozegranych 19 spotkań. Za chwilkę spróbujemy również ustalić, którzy zawodnicy opuścili plac gry. A trener Arkadiusz przybyła. Szkoleniowiec gospodarzy jak na razie nie decyduje się na żadne zmiany. No, dobra wiadomość jest taka, że troszeczkę nam się na te Mikulczycami nad Zabrzem rozjaśniło. No ale podczas przerwy był taki moment, że ulewa była naprawdę sporych rozmiarów. Już pierwsze dośrodkowanie. Z determinacją, z pewnością piłkarze Polonii walczyć będą o zmianę wyniku. Jeszcze wczoraj byli samodzielnym liderem trzeciej grupy, trzeciej ligi, ale po remisie rekordu Bielsko-Biała z ekipą z Nysy, to właśnie bielszczanie, mający tyle samo punktów, notabene co Polonia, zajmują miejsce pierwsze. Balion do Daniela Liszki, Liszka główką, ale przejął piłkę Norkowski, Łukasz Norkowski, czyli ten piłkarz, który pojawił się na boisku po zmianie stron. Nie widzę na boisku Krzysztofa Haugasa, który grał z numerem 21 w pierwszej połowie, więc możemy podejrzewać, że to jeden z tych piłkarzy, którzy opuścili w przerwie plac gry. Teraz Michał Rostkowski. Rostkowski raz jeszcze do Zielonki, Nikodem Zielonka. Teraz świetny dribbling Nikodema. Już w polu karnym walczy Mateusz Chmarek, ale przewraca się, próbując wymanewrować obrońcę. No, o faulu w tej sytuacji mowy nie było. Teraz doświadczenie Kamila Surowca. No, ale ostatecznie piłka dla gości. Daniel Ściślak. Kacper Capiga. Kacper Capiga opuścił już własną połowę, ale zagrał niedokładnie. Teraz musi wrócić. Górnicy na moment przerywają akcję Polonii. Teraz rzucał tu lewą stroną, przeciera się jeden z zawodników ekipy z Bytomia. Polonia Bytom, dzisiejszy rywal drugiej drużyny zabrzańskiego Górnika. Przecież klub z ogromnymi tradycjami, który powstał w 1920 roku. Dwukrotny mistrz Polski. To lata oczywiście dość dawne, rok 54, rok 62, do tego cztery tytuły wicemistrzowskie,
Trzy razy Polonia grała w finale Pucharu Polskim. Jeżeli chodzi o rozgrywki europejskie, to Polonia jest triumfatorem Pucharu Karla Rapana, Pucharu Intertoto, to rok 1965. No wiele znakomitych piłkarzy w przeszłości reprezentowało barwy tego klubu. Królowie strzelców polskiej ligi, Henryk Kępny czy Jan Liberda. No i oczywiście związani z Górnikiem Zabrze, Zygmunt Anczuk czy Jan Banasie. No to są piłkarze i nazwiska tworzący historię nie tylko naszej śląskiej, ale i polskiej piłki nożnej. Dziś Polonia walcząca o powrót na szczebel centralny, walcząca o awans do drugiej ligi. Ale w tym momencie na prowadzeniu druga drużyna zabrzańskiego Górnika, również zaliczająca przecież całkiem dobry, całkiem udany sezon. Szóste miejsce, jak na razie. Był taki moment przecież pod koniec rundy jesiennej, że Zabrzanie byli jeszcze wyżej z niewielką stratą do ówczesnego lidera rezerw Rakowa Częstochowa. Ale w ostatnich meczach poprzedniego roku taką drobną zadyszkę złapali Zabrzanie. Ten, jak już wspominałem na początku transmisji, rozpoczął się od porażki ze Ślęzą Wrocław, później remis na wyjeździe ze Stalą Brzeg, porażka u siebie ze Stilonem Gorzów, no i wysoka i pewna wygrana w Zielonej Górze. Wszystkie bramki wtedy, 4 gole zdobyte w drugiej połowie spotkania. Worek z bramkami przed tygodniem rozwiązał się również po czerwonej kartce dla bramkarza Lechii. No ale jak widzimy, na razie Zabrzanie punktowali w tym roku tylko i wyłącznie w delegacji. Teraz mają spore szanse na to, aby punkty zdobyć również w Zabrzu. No i wszyscy kibice Górnika mają z pewnością nadzieję, że to będzie komplet punktów. Zadanie z pewnością łatwe nie będzie, bo Polonia z pewnością do ostatniego gwizdka walczyć będzie o zmianę wyniku. Teraz Michał Rostkowski, Kamil Surowiec, Kacper Capiga do Daniela Ściślaka, ten szybko odgrywa. Michał Berąka. Wszyscy piłkarze drugiej drużyny Górnika na własnej połowie. Podczas tych pierwszych 45 minut trzeba było pochwalić gospodarzy za bardzo uważną grę defensywną. Skoncentrowani młodzi Zabrzanie. Teraz faulowany Michał Rostkowski i żółta kartka dla oznaczonego numerem 24 piłkarza Polonii, a tym piłkarzem jest Dominik Budzik. Żółtą kartką napomniany piłkarz gości oznaczony numerem 24 Dominik Budzik. Ściślak, świetne uderzenie, jest interwencja bramkarza i dobitka Patryka Pytlewskiego ponad poprzeczką. Doskonała sytuacja do tego, aby
podwyższyć prowadzenie w tym spotkaniu. Świetny to był strzał, bardzo nieprzyjemny. Odbił piłkę przed siebie. Erik Mirus dopadł do niej. Wspomniany Patryk Pytlewski, ale nie udało mu się umieścić futbolówki w siatce rywali. Nikodem Zielonka wychodzi z własnej połowy, był nie przepisowo powstrzymywany, łapany przez zawodnika gości, ale uwolnił się spod opieki. Teraz zagrał na lewą stronę do Michała Rostkowskiego. To już Daniel Liszka, będzie wrzutka w pole karne. Miękka piłka jest główka Patryka Pytlewskiego. Ale od bramki rozpocznie Erik Mirus. No, bardzo fajnie wygląda ta druga połowa spotkania. Gospodarze, czyli druga drużyna Górnika Zabrze, no nie ogranicza się do bronienia korzystnego rezultatu, ale również groźnie atakuje. Już dwie takie okazje oglądaliśmy po zmianie stron w wykonaniu zespołu trenowanego przez Arkadiusza Przybyłę. Michał Biedronka wprost na głowę Daniela Liszki, ale ten wybija piłkę poza boisko i rzut z autu. Blokuje teraz Daniel Liszka próbę dośrodkowania i będzie rzut rożny. Jeszcze potężne zgrupowanie piłkarzy obu drużyn na przedpolu bramkowym. Mamy zamieszanie, jest... decyzja sędziego, który żółtą kartką napomina piłkarza Polonii z numerem 19. Dawid Wolny. I wznowi grę Alessio Valion. Bardzo utalentowany bramkarz. Drugiej drużyny Górnika Zabrze nie mogą teraz pogodzić się z decyzją sędziego o tym, że piłkarze drugiej drużyny Górnika Zabrze, który przyznał piłkę drużynie gości, teraz kapitalna interwencja Alessio Valiona, który w bardzo trudnej sytuacji wybija piłkę koniuszkami palców ponad poprzeczkę. W międzyczasie dyskusję z sędzią i żółta kartka chyba dla strzelca jedynej bramki w tym meczu Mateusza Chmarka. Nie ma mowy o żadnej przerwie w grze w tym momencie i już po raz kolejny zakotłowało się, ale tym razem sędzia nie ma żadnych wątpliwości. Faulowany jeden z piłkarzy Górnika. Brawo dla Alessio Valiona za ostatnią interwencję. Teraz dalekie wypicie. Golkipera gospodarzy, przejmuje piłkę Nikodem Zielonka.
To już Michał Rostkowski. Ach, zły na siebie, bo ostatecznie od rzutu z autu rozpocznie Polonia. Znów powalczył Jakub Pochciał, ale piłka raz jeszcze opuszcza boisko. Biedronka. Teraz prawą stroną. Numer 24, Dominik Budzik, faulowany. I będzie rzut wolny dla Polonii Bytom. Dwóch zawodników, Dominik Konieczny, a także Konrad Andrzejczak przy piłce. Jest wrzutka gdzieś tam na piąty, szósty metr. Interwencja bramkarza drugiej drużyny Górnika Zabrze i teraz jest okazja do kontry. Daniel Ściślak już posyła w bój Patryka Pytlewskiego. Ach, teraz zabrakło dokładności w tym dograniu piłki w pole karne. Szkoda, bo mogła być z tego kolejna dogodna sytuacja dla gospodarzy. Teraz Górnicy muszą wracać, muszą odbudować szeregi obronne. Dobrze to zrobili. No i musieli zwolnić ten atak rywale. Michał Biedronka. Aktywny w ostatnich minutach Dominik Budzik wywalczył dla swojej drużyny rzut rożny. Kątem oka widzę, że przywołany teraz z rozgrzewki Marcin Wodecki. No i chyba Bartek Korbecki również. Za chwilkę ta dwójka powinna być przygotowana do wejścia na boisko. Reaguje na wydarzenia na boisku trener. Chce z pewnością trochę świeżej krwi dla rozruszania również tych akcji ofensywnych Górnika. Dwóch piłkarzy, którzy już tej wiosny zdobywali bramki. Dwóch piłkarzy, którzy lubią grę w ataku, za chwilkę zamelduje się na boisku. Kiedy kilka dni temu właśnie z Marcinem Wodeckim, Nikodemem Zielonką odwiedzałem jedno ze szkół w niewielkiej miejscowości koło Gliwic, na spotkaniu z dziećmi, spotkaniu z młodzieżą, bardzo cieszyli się na to spotkanie, cieszyli się z takiego wyraźnego zwycięstwa w ostatniej kolejce, no i z nadziejami przystępowali do boju z Polonią Bytom, teraz Górnicy w polu karnym. No i ten entuzjazm widzimy również dzisiaj na boisku w wykonaniu gospodarzy. Tymczasem zmiana w drużynie gości jako pierwsza. Na boisku pojawi się Dawid Krzemień z numerem 15, który zmieni Dominika Koniecznego. Zmiana w drużynie gości. Boisko przed momentem opuścił Dominik Koniczny. Z numerem 25 zastąpił go Dawid Krzemień, który grał będzie z numerem 15. Dawid Krzemień to piłkarz, który też podczas poprzedniej kolejce, w 21 kolejce wpisał się na listę strzelców w meczu Polonii z drugą drużyną Chrobrego, tak więc również na tego piłkarza będzie trzeba z pewnością
zwrócić uwagę. Jest akcja Polonii, ale teraz świetnie blokuje Kamil Surowiec. Ofiarna interwencja kapitana drugiej drużyny Górnika Zabrze. Raz jeszcze piłka w pole karne. Tam próba umieszczenia jej w siatce. Jeszcze jedna blokada. Tym razem był tam, gdzie powinien być Patryk Pytlewski. No, do wejścia już przy linii bocznej gotowi wspomniani wcześniej piłkarze, ale wróćmy na boisko, bo tutaj może być bardzo ciekawa sytuacja. Straciła impet kontra Górników, ale cały czas przy piłce. Michał Rostkowski, Daniel Liszka, Daniel Ściślak. No i teraz już przy piłce piłkarze z Bytomia. Bartłomiej Korbecki i Marcin Wodecki już czekają, no ale musi być jeszcze przerwa w grze. Musi być jeszcze sposobność do tego, aby zmienili zmęczonych kolegów. No, bowiem tempo tego spotkania jest naprawdę bardzo fajne. Dobry mecz do oglądania w wykonaniu obu drużyn. Teraz Nikodem Zielonka zdecydował się na wycofanie do kolegów z obrony. Kamil Surowiec. Dobrze wyszedł do piłki i pokazał się Jakub Pochcioł. Teraz przerwana akcja przez kapitana Polonii. I wybijają piłkę Górnicy poza boisko. A kierownik drużyny Marek Majka poprosił sędziego o dokonanie zmian, jednak nie dwóch, a trzech, bo na boisko wejdzie również Mateusz Pawlak z numerem 22. Kto opuści plac gry? Mateusz Chmarek, strzelec bramki, to za niego wchodzi Marcin Wodecki. Patryk Pytlewski, również piłkarzem, który opuści plac gry. Trzecim chyba jest Nikodem Zielonka. Teraz dośrodkowanie w pole karne Zabrzan. Niebezpiecznie pod bramką Górników. I jest bramka. Jest gol wyrównujący zdobyty przez ekipę Polonii Bytom. I wszystko zaczyna się w tym momencie od początku. No, z strzelcem gola, oznaczony numerem 11, Konrad Andrzejczak, jeżeli dobrze dostrzegłem. Tę sytuację. No i wracamy do wydarzeń boiskowych. Górnicy na pewno również teraz ruszą do przodu. Tak jest, Michał Rostkowski
Lewa strona boiska, już pole karne. Michał Rostkowski próbował wymanewrować dwóch piłkarzy Polonii, ale bez skutku. Nie udało się Górnikom oddać strzału w tej sytuacji. Sygnalizują teraz pozycję spaloną piłkarze gości, ale sędzia jest innego zdania. Jest płaskie podanie po ziemi w pole karne. Raz jeszcze piłkarze Górnika. Jeden do jednego, jeżeli ktoś teraz rozpoczął oglądanie naszej transmisji. Przypomnę, Mateusz Marek w pierwszej połowie, no i dosłownie kilka chwil temu wyrównanie Konrada Andrzejczaka z numerem 11. No, Konrad Andrzejczak zdobył bramkę przed tygodniem, zdobył i dziś. Teraz muszą wracać piłkarze w czarnych strojach. Świetnie, Kamil Surowiec. Walczyć Górnicy. To naprawdę dobre spotkanie. A kibice 14-krotnych mistrzów Polski z pewnością czekają na pierwsze punkty drugiej drużyny Górnika. Pierwsze domowe punkty w tym roku. Dośrodkowanie w pole karne. Kolejne zamieszanie. Jest uderzenie, ale dobra interwencja Alessio Valiona. Ale coraz groźniej dzieje się pod bramką gospodarzy. Teraz Alessio Valion bardzo szybko i daleko wybija piłkę, ale zabrakło trochę boiska, aby zdołał dobiec do niej. Michał Rostkowski. Teraz wiele będzie zależało od tych piłkarzy, którzy pojawili się na boisku. Od Marcina Wodeckiego. Marcin, może taka bramka jak w Zielonej Górze? To by było coś w tym meczu. A jeżeli byłoby to jeszcze trafienie na wagę trzech punktów w tak prestiżowym spotkaniu, no to naprawdę byłoby wspaniale. Ale najpierw trzeba też zwrócić uwagę na to, co dzieje się w obronie, bo drużyna gości łapie wiatr w żagle i jest coraz groźniejsza. Valion. Za moment na pewno długą piłkę pośle na połowę rywali. Walczy o nią Korbecki. No nie powalczył, bo piłka jednak zbyt mocna i nie miał szans na to, aby przejąć, zgrać do któregoś z partnerów. Kacper Capiga, dobrze teraz ustawione, ale co z tego, cóż z tego, skoro piłka raz jeszcze pod nogami polonistów. Ach, te podanie również nie dotarło do adresata. I trzeba szybko wracać pod własną bramkę. Piłka przed polem karnym, uderzenie. Aż położył się teraz na murawie, blokujący ten silny strzał. Adrian Dziedzic
ale wygląda na to, że nie ucierpiał tak mocno, jak wydawałoby się w pierwszym momencie. Rozgrzewkę zakończył również Wiktor Skała. On też lada chwila powinien pojawić się na boisku. Środkowy pomocnik. I piłka dla gospodarzy. Ruszają Górnicy. Wychodzi z własnej połowy Daniel Liszka. Ach, połapali się w tym rywale. Teraz potknął się piłkarz Polonii, ale nie udało się tego faktu wykorzystać i przejąć futbolówki. No w tym momencie możemy powiedzieć, że na pewno szkoda tych sytuacji, no szczególnie tej jednej w drugiej połowie, kiedy to Daniel Ściślak bardzo groźnie strzelał, bramkarz Polonii odbił, no ale dobitka poszybowała ponad bramką, to chyba była najlepsza sytuacja do tego, aby zdobyć drugą bramkę. Teraz zagranie ręką i napomnienie dla kapitana Górników, Kamila Surowca. Żółtą kartką napomniany Kamil Surowiec, oznaczony numerem 4. Wiktor Skała również już przygotowany do wejścia, ale najpierw trzeba wybronić tę sytuację. Jest mocna wrzutka, no i jest bramka dla drużyny Polonii. Cieszą się goście, którzy w tym momencie właśnie wychodzą na prowadzenie. No przestał się ten mecz dobrze układać dla drugiej drużyny Górnika Zabrze. Chyba trafienie samobójcze, jeżeli dobrze widzimy, zaraz tutaj powtórki nam pewnie rozwieją wszelkie wątpliwości. No te stałe fragmenty gry to na pewno wspominałem już o tym. Atut Polonii. Trochę pecha w tej sytuacji mieli Górnicy, a na boisku jest już Wiktor Skała, który zmienił Adriana Dziedzica. No i cóż, Zabrzanie przegrywają, 1-2. Ale już w tym sezonie, nawet w tym roku pokazali, że potrafią gonić wynik. Gonili w meczu ze Stilonem Gorzów, tam jeszcze trochę zabrakło, ale może dzisiaj będzie zdecydowanie lepiej, liczmy na to. Bardzo, bardzo gorąco i wierzmy w nasz zespół. Trzeba jednak przejąć inicjatywę i zdecydowanie mocniej zaatakować rywali. Już w tym momencie czekanie na kontrataki nie wystarczy. No, korzystając z faktu, że ogląda nas z pewnością bardzo wielu kibiców w tym momencie Górnika Zabrze, no już teraz bardzo gorąco i serdecznie zapraszam i zachęcam do tego, aby
w Wielki Czwartek przejście na stadion imienia Ernesta Pola. To pojedynek o 6 punktów, nie, gdzie tam 6, to już nawet o 9 punktów z Koroną Kielce. W trudnej sytuacji pierwsza drużyna Górnika Zabrze, ale jestem przekonany, że razem w 12, bo przecież w 12 zawsze gramy przy Roosevelta, powalczymy o zwycięstwo. Pełna pula zostanie w Zabrzu, tak bardzo potrzebna. Podobnie jak miało to miejsce podczas ostatniego domowego meczu z Wisłą Płock. No tymczasem będzie kolejna zmiana. Jeszcze Mateusz Kulik, to też przecież piłkarz, który skrzydłem świetnie potrafi pociągnąć, dać taki impuls do ataku. Mateusz zmienia Daniela Ściślaka. Napracował się Daniel w tym spotkaniu, ale no nie schodzi zadowolony. Jeszcze kilkanaście minut temu sytuacja była zgoła inna. Górnicy prowadzili. Teraz muszą odrabiać stratę. Jakub pochciał. Niespożyte siły Michała Rostkowskiego. Jest ośrodkowanie. Zamknie tą akcję Mateusz Pawlak. Ale odegranie nieudane. Dobrze opanował teraz futbolówkę Daniel Liszka. Świetnie zgrał do Korbeckiego. Akcja. Cały czas piłka przy nodze piłkarzy gospodarzy. Daniel Liszka. Marcin Wodecki. Takie zgranie trochę intuicyjne, ale nie było tam, gdzie spodziewał się Marcin Bartka Korpeckiego. I piłkę przejęli piłkarze Polonii, którzy teraz prawą stroną atakują. Kamil Surowiec interweniujący, no, na takim sporym ryzyku. Jeszcze piłka w polu karnym. I na szczęście rozpocznie drugi zespół Górnika, konkretnie Kacper Capiga. Jeszcze jedna zmiana w drużynie Polonii. Kapitan, kierownik drużyny, pan Jerzy Szpernalowski, już sygnalizuje sędziemu asystentowi, iż goście chcieliby dokonać zmiany. Jacek Wuwer z numerem 28 za chwilkę zamelduje się na boisku. No bardzo powoli opuszcza je. Grający z numerem 19. Najlepszy strzelec ekipy z Bytomia, Dawid Wolny. Liszka. Rostkowski. Walczy Jakub Pochciał. I raz jeszcze odzyskują piłkę Górnicy. Michał Rostkowski jest już w polu karnym. Marcin Wodecki przewrócił się. Bardzo doświadczony piłkarz. Próbując skutecznego rozwiązania dla gospodarzy.
Lewa strona boiska na wysokości pola karnego Zabrzan. Goście. Teraz seria podań. Jak po sznurku wędrowała przez moment piłka. Od nogi do nogi. Teraz Wiktor Skała ruszył do przodu. Atakując rywali. A tymczasem Polonia. No Polonia, która bardzo dobrze zaczęła ten rok. W poprzednich spotkaniach 3 zwycięstwa, 1 remis. Remis z rekordem Bielsko-Biała, czyli w takim też meczu na szczycie. No, teraz prowadzą piłkarze z Bytomia w Zabrzu, ale my jeszcze tutaj mocno wierzymy, że Górników stać się na kilka dobrych akcji. Naprawdę to spotkanie przez jego większą część wyglądało bardzo, bardzo dobrze. Zdyscyplinowana gra w obronie, ale kilka minut tak naprawdę zadecydowały o tym, że teraz trzeba próbować jeszcze odrobić stratę jednej bramki. A do tego, jak wiemy, wystarczy nawet jedna dobra akcja. Mateusz Pawlak, może teraz. Teraz świetnie dośrodkowuje w pole karne. Jest już piłka przed na linię 6-7 metra. Czaił się tam Marcin Wodecki. Ale ostatecznie był tam, gdzie powinien być jeden z defensorów. A tutaj tą prawą stroną świetnie przedarł się Mateusz Kulik. To jest 87. minuta spotkania, właśnie się rozpoczyna. Walczy Mateusz Kulik. Przed momentem świetny zryw prawą stroną w wykonaniu tego piłkarza, po którym było naprawdę groźnie. I właśnie tego oczekujemy od tych zawodników, którzy pojawili się w drugiej połowie. Bartka Korbeckiego, Mateusza Kuliga. To właśnie ci, którzy potrafią dryblować, potrafią szybko zagrać. No oczywiście z Marcin Wodecki. Tak więc nie traćmy nadziei. W tym meczu jeszcze, jestem przekonany, może się sporo wydarzyć. Goście numer 24. No, Dominik Budzik, no, kilka razy atakował prawą stroną boiska ten zawodnik. Teraz odrzutu z autu. No, coraz gorsze warunki atmosferyczne. Sroga ulewa. Teraz Marcin Wodecki do Mateusza Kuliga. Zabrakło chyba kilku centymetrów, a młody piłkarz, który jeszcze w poprzednim sezonie grał w Centralnej Lidze Juniorów, przejąłby futbolówkę. Kolejny utalentowany zawodnik. Kamil Surowiec. Daniel Liszka. Michał Rostkowski teraz próbuje. Odegrać się wspólnie z Bartkiem Korbeckim, ale bez pożądanego skutku.
bez efektu. Odważniej teraz do przodu. Piłkarze drugiej drużyny Górnika Zabrze. Trzeba jeszcze wykrzesać z siebie trochę sił w tym meczu. Daniel Liszka, wrzutka zablokowana. Bartek Korbecki jest zwód. Teraz może teraz w polu karnym. Niestety nie. Okazja do kontrataku dla drużyny gości. No, w pierwszej połowie i przez część drugiej, no ta kontratak to było broń gospodarzy. Teraz szanują piłkę piłkarze z Bytomia. Odegranie do bramkarza. Ten dalekie wybiciem próbuje uruchomić piłkarzy ofensywnych. Dobrze Daniel. Daniel Liszka. Teraz faulowany Wiktor Skała. Coraz mniej czasu pozostaje do zakończenia spotkania. Już rozpoczął się doliczony czas gry. Szczerze mówiąc, nie widziałem sygnalizacji sędziego, ile jeszcze będą piłkarze grali. Teraz jest dośrodkowanie, ale rosły i świetnie zbudowany kapitan Polonii wybija piłkę głową. Będą jeszcze próbowali do ostatniego gwizdka gospodarze. Jest dośrodkowanie, ale bez strzału. Teraz już nie mam czasu na budowanie jakichś wymyślnych akcji. Teraz trzeba jak najszybciej dograć w pole karne i liczyć, że tam sytuacja pomyślnie się rozwinie. Na razie jednak nie rozwija się w ten sposób. Piłka pod bramką gospodarzy. Alessio Valion. Przejmują futbolówkę piłkarze Polonii. I jest strzał obok bramki. Dawaj, dawaj, słyszymy komendy zarówno z jednej, jak i z drugiej ławki rezerwowej w końcówce tego meczu. Michał Rostkowski, jest dośrodkowanie, ależ głowka obrońcy Polonii. Jeszcze jedna próba, jest ręka. I będzie rzut wolny dla Górnika. Z narożnika pola karnego. No to z pewnością jedna z ostatnich okazji. Teraz praktycznie wszyscy piłkarze, łącznie z Alessio Valionem w polu karnym Polonii Bytom. Jest wrzutka, jest niebezpiecznie, będzie strzał i zablokowany. Jest jeszcze poprawka obok bramki. Zakotłowało się, zawrzało pod bramką Polonii Bytom i tylko westchnienie z jednej strony żalu i rozczarowania, a z drugiej strony chyba ulgi, że tak skończyła się ta akcja. No szkoda, to była piłka meczowa, która mogła zmienić obraz tego spotkania, a nie zmieni się już nic. Po raz ostatni zagwizdał w tym meczu pan Mateusz Maj, prowadzący to spotkanie. Druga drużyna Górnika Zabrze przegrywa z Polonią Bytą 1-2. Mimo wszystko, mimo porażki
Myślę, że słowa pochwały należą się piłkarzom drugiej drużyny Górnika Zabrze. Walczyli naprawdę bardzo, bardzo dzielnie. Prowadzili przez długą część meczu. No niestety, druga część drugiej połowy potoczyła się już nie po myśli drugiej drużyny Górnika Zabrze. Goście zdobyli dwa gole i ostatecznie to oni wywożą z Zabrza trzy punkty i tym samym wracają na fotel lidera trzeciej grupy trzeciej ligi. Piłkarze obu ekip dziękują sobie teraz za grę. Ja również dziękuję wszystkim oglądającym to spotkanie. Myślę, że było to dobre widowisko. No, kończymy z pewnością rozczarowani wynikiem, bo po pierwszej połowie mieliśmy wielkie nadzieje i wiarę w to, że ostatecznie trzy punkty pozostaną w Zabrzu i będziemy mogli cieszyć się tak naprawdę z pierwszych domowych punktów drugiej drużyny Górnika w tym roku. Niestety nie udało się. Koniec meczu. Druga drużyna Górnika Zabrze przegrywa z Polonią Bytom 1-2. Ja w imieniu własnym, w imieniu piłkarzy drugiej drużyny Górnika Zabrze dziękuję wszystkim za oglądanie transmisji. Oczywiście zapraszam na kolejne transmisje spotkań rozgrywanych w Mikulczycach przez drugą drużynę zabrzańskiego Górnika, życząc udanej drugiej połowy weekendu. No i tak jak wspominałem, do zobaczenia na meczu Ekstraklasy, PKO BP Ekstraklasy, Górnik Zabrze, Korona Kielce. Niezwykle ważne spotkanie, ale tu już same ważne spotkania będą z pewnością do końca sezonu. Pomóżmy Górnikowi, wesprzyjmy go w walce o jakże potrzebne punkty. Do zobaczenia i usłyszenia.